Witam, ja mam na imię Krystyna i do Europejskiej Akademii Medycyny Naturalnej Ludowej, czyli Ludowej Środowiskach, trafiłam poprzez internet. Powodem moich poszukiwań jest problem ze złuszającą się głową kości udowej obustronną i problem z wędźwiami. W poprzednich doświadczeniach zdrowotnych pobierałam zabiegi medycyny ludowej, chińskiej, japońskiej oraz innych, gdzie medycyna współczesna była bezsilna, a medycyna ludowa przynosiła ulgę oraz poprawę zdrowia. Tak i też w tym moim obecnym przypadku. Zastanawiałam się, czy jest możliwość uleczenia zabiegu mojego problemu bez zabiegu chirurgicznego. Sama logika wskazywała na to, że moje kończyny dolne źle się ułożyły przy porodzie, a ja tak egzystowałam przez całe swoje życie, więc być może możliwość skorygowania mojego problemu poprzez właściwe ułożenie drogą ćwiczeń oraz zabiegów. Podczas pierwszej wizyty w gabinecie pana Aleksandra dowiedziałam się, że jest to możliwe poprzez oczyszczanie organizmu oraz odbudowę systemu immunologicznego, a także masaże oraz regenerację narządów oraz właściwe ułożenie kręgosłupa poprzez ćwiczenia oraz bioenergoterapię. Jestem obecnie po 10 zabiegach, gdzie wchodzą w rachubę zabiegi około 8-godzinne poprzez oczyszczanie organizmu, pijąc wodę do tego celu przygotowaną oraz saunę, krioterapię, pokrzywa, herbata ziołowa, peelingi, borowingi, całego ciała, solarium, masaż, akupresura, masaż kamieniami i masaż miodowy. Masaż także wodny z ziołami, masaż stopami, masaż kręgosłupa, bioenergotapię. Otrzymuję także zioła przygotowane przez wyżej wymienioną akademię na oczyszczanie, na oczy, na wzmocnienie organizmu oraz balsamy i borowinę wraz z planami zabiegów oraz ćwiczeniami w domu. A w moim przypadku diagnozy są 100%, a może 99% bez żadnych testów, co jest bardzo szokujące, że pan Aleksander odczytuje patrząc na osobę. Na przykład, że ja nie używam soli, wskazując bolące miejsca na moim ciele w danym dniu, które były powodem niedospanej nocy, a tak jest każdego dnia. Zabiegi są ciągle odczytywane i mój problem zdrowotny. A nazbierało się tego bardzo wiele przez 60 lat mojej młodości. Oraz pracuję bardzo efektywnie i sprawnie wraz z załogą, przechodząc z jednego zabiegu do następnego, aż do ich ukończenia. I tak jest każdego dnia, a jest ich zaplanowanych bardzo wiele i bardzo różnych, czyli urozmaiconych. I dosyć bolących jak dla mnie, ale po ich ukończeniu jest wspaniały efekt. Poprawa, lepsze krwienie, lepsze funkcjonowanie organizmu oraz kręgosłupa. Nie występuje chroniczne zmęczenie, a najważniejszą rzeczą jest to, że jedna z moich nóg była krótsza około 1 cm, a po tych wszystkich torturach, to jest naciąganie, rozciąganie, praca nad kręgosłupem oraz bioenergoterapia przyniosła pożądany efekt. Gdzie moja kończyna przypowróciła do normy, czyli nie jest już krótsza, czyli zrównane są obie kończyny. Pobierając krople do oczu zrobione przez wyżej wymienioną akademię, wywołały ból mojej lewej strony mózgu przez około 1 tygodnia, ale po tym czasie ustał i nie powrócił już. Jak do tej pory nękająca mnie także migrena. A także robione są świecowanie uszu dla przywrócenia równowagi i balansu postawy. I jeszcze nadmienię, że doszły problemy ze stawami kolanowymi, ale tutaj jest też bardzo duża poprawa poprzez wyżej wymienione zabiegi oraz elektrostymulację. Także kolekcja chorób jest bardzo długa przez okres 60 i ja miałam problem także, po prostu urodziłam się z problemem zrośniętych nóg, które nigdy nie były, nawet żaden z lekarzy nie skupił się na tym, żeby próbować ustawić ten, zrobić coś z tym, z moją wadą wrodzoną i nikt po prostu nie pomógł mi w tym, gdzie tutaj dostałam tą pomoc poprzez różne ćwiczenia, różne zabiegi bioenergoterapeutyczne oraz praca nad kręgosłupem dała dużą poprawę, gdzie mogę teraz zrobić rozstaw nóg. Gdzie wcześniej mogłam tylko stanąć
gdzieś zrobić rozkrok nóg na około 20 cm, a teraz mogę po 10 zabiegach do 12 mogę zrobić rozstaw nóg o dużo większy i nie powoduje już mi teraz takich bólów, które wcześniej miałam. Także chciałam jeszcze nadmienić, że te wszystkie zabiegi chirurgiczne, które były planowane dla mnie, będą już niepotrzebne w moim przypadku, dlatego że powróciło do normy mój układ stawów biodrowych i nie utykam na nogę i chodzę bez wsparcia, bez pomocy kul, a także jest to dużą poprawą w moim układzie całym kręgosłupa, gdzie te wszystkie zabiegi wpłynęły na lepsze funkcjonowanie, organizmu i lepszy balans i co w moim przypadku, to po prostu te zabiegi chirurgiczne nie będą potrzebne. Na koniec mojej wypowiedzi jestem wdzięczna Bogu i że mnie tutaj skierował oraz wspaniałej załodze na czele z jej właścicielem, panem Aleksandrem. Boże pobłogosław i niech robią to wspaniałe posłanie, pomagając ludziom w chorobach nieuleczalnych. Dziękuję bardzo.